i Syna, i Ducha Świętego. Szczęść Boże, jeszcze raz prosimy wszystkie osoby o opuszczenie tych ławek, oczywiście oprócz księży, tych ławek z oparciem. Te wszystkie skrzynie też są zarezerwowane i prosimy tam nie siadać. U góry w kościele jest transmisja. Po mszy też będzie jeszcze możliwość do 6 rano czuwania przy trumnie księdza Orzecha. Także prosimy o wyrozumiałość. Stworzycielu tu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Święty Ignacy zapisał takie zdanie: starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga. Dlatego cieszymy się z obecności wśród nas księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Witam także przybyłych kapłanów wszystkich stopni godności, czcigodne siostry zakonne oraz wszystkie pokolenia Wawrzynów. Mam nadzieję, że to miejsce nie tylko było, ale jest i także będzie waszym domem. Orzechowi zawsze na tym zależało, żebyście w tym miejscu czuli się jak w domu, a ja ze swej strony nie mam zamiaru tego zmieniać. I jeszcze jedno ważne przywitanie. Orzechu, witaj w domu. A Ciebie, księże biskupie, proszę o przewodniczenie tej Eucharystii oraz wygłoszenie słowa. Drodzy bracia i siostry, w dzień, w którym Kościół świętuje zesłanie Ducha Świętego, modlimy się w intencji świętej pamięci księdza Stanisława Orzechowskiego, męża pełnego Bożego Ducha. Bardzo dobry dzień wybrała Boża Opatrzność na naszą modlitwę i otwieramy nasze serca na Ducha Świętego, aby w pełni zrozumieć orędzie, które Pan Bóg na ten dzień, na ten wieczór i na tę sytuację dla nas zachował. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, tak byśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumieniu i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław, duszo moja, Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Niech stąpi Duch Twój i odnowi. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem, i odnawiasz oblicze ziemi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i porządnościami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże. Przypomnij Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogi, daj ławca łaski drogi, przyjdź światłości i sumień. Od najmilszych z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochotą wskaże Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowa modlitwy, tak zwanej kolekty, tak, tej pierwszej modlitwy mszy świętej na dzisiejszą uroczystość mówią tak. Panie Boże, ześlij dary Twojego Ducha na całą ziemię i odnów w sercach wiernych te cuda, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Modlitwa ta przypomina, że Kościół nieustannie żyje w czasach dziejów apostolskich. Pierwsze kilkadziesiąt lat, owszem, spisano w tej biblijnej księdze noszącej taki tytuł, ale dzieje apostolskie się nie skończyły. Dopisuje każde pokolenie. Czy to rozdział 30, czy 130, a potem kolejne pokolenia i kolejne wieki, jeszcze dalsze rozdziały dziejów apostolskich. Z całą pewnością możemy z doświadczenia powiedzieć, że ksiądz Stanisław Orzechowski takim właśnie mężem Bożym, pełnym Ducha Świętego, kontynuującym dzieje apostolskie, z całą pewnością był. Takiego go poznaliśmy i taki będzie ożywiać naszą pobożność i naszą gorliwość, także na przyszłość. Owszem, dzieje apostolskie to i ten fragment, który usłyszeliśmy dzisiaj, dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, pojawiły się płomienie, rozdzieliły się. Na każdym z nich spoczął jeden, ale dzieje apostolskie również mówią i o pożegnaniu zmarłego. Dzieje apostolskie mówią również o pogrzebie. Czytamy tam bowiem o diakonie Szczepanie, który był pełen Ducha Świętego i mocy i który z wielkim przekonaniem nauczał Ewangelii. Czytamy też o końcu jego życia, a nawet w rozdziale 8 Dziejów, że Szczepana ludzie pobożni pochowali z wielkim żalem. Tak, do Dziejów Apostolskich pogrzeby też należą. I do życia w Duchu Świętym pożegnanie z tą ziemią należy także. Tak jak Szczepan, który otrzymał kościelną posługę przez święcenia, otrzymał dar słowa, odwagę służby, moc przekonywania. Tak, to te same dary, które otrzymał nasz drogi ksiądz Stanisław Orzechowski, albo jak często mówimy nasz Orzech, albo jak wyczytałem w informacji przysłanej przez internet dzisiaj, nasz drogi Stasiu. Tak też ktoś się o nim wyraził. Tyle otrzymał. I kościelna posługa przez święcenia, i dar słowa, i moc służby, i dar przekonywania. Tyle otrzymał i wszystko, ale to wszystko rozdał. Kiedy dowiedziałem się o odejściu z tego świata księdza Stanisława, o zakończeniu jego życia tu na ziemi, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy myślałem o tym, jak sam dla siebie mam podsumować to doświadczenie znajomości z nim, pierwsza myśl brzmiała tak. Człowiek, który rozdał życie. Rozdał życie. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. I człowiek Dziejów Apostolskich. Tak, z całą pewnością, tak jak kiedyś nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru, takiego nawiedzenia i raz, i drugi, i trzeci, i kolejny. W życiu Orzecha nie brakowało takich nawiedzeń przez Ducha Świętego. I to nie tych, o których czasem mówi się, że są płytkie, emocjonalne, nie. Takich nawiedzeń otwierających nowe rozdziały życia i konstytuujących nowe dzieła. Tak jak kiedyś święty Paweł mówił, pokazałem wam, że trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, a w rozdaniu życia pewnie szczęścia najwięcej. Tak, to zdanie świętego Pawła, pokazałem wam, też wydało mi się bardzo charakterystyczne i pasujące do naszego Orzecha, który na pewno mówił i nauczał, ale najpierw pokazywał. Pokazałem wam, że trzeba pamiętać o słowach Pana Jezusa. To miejsce, w którym się znajdujemy, ta kaplica, wiąże się z moim osobistym wspomnieniem sprzed ponad 40 lat, kiedy jeszcze nie było tego pięknego kościoła u góry, kiedy nawet tej kaplicy nie było, kiedy była to tylko dziura w ziemi, były ustawione z desek rusztowania, były taczki z betonem do pomocy, zostaliśmy zaproszeni, ja też taką taczkę pchałem, żeby budowa szła tutaj naprzód. Oczywiście zachęcony przez Orzecha. Oczywiście to on zwołał, zaprosił, to on pokazał. Pokazałem wam, że trzeba pamiętać o słowach Pana Jezusa. To pewnie pierwsze wspomnienie, które kojarzy mi się z tym miejscem z całkiem dosłownej budowy. Kiedy i beton, i zbrojenia, i cegły, i jakoś tam uczniowie, i studenci przy jakichś tam pomocniczych pracach mogliśmy przyłożyć naszą rękę. A potem była budowa, na którą patrzyliśmy, dzieło Orzecha zupełnie innego rodzaju, ta, o której mówią nam apostołowie, wy również niby żywe kamienie, jesteście budowani jako żywa świątynia. Budowa Kościoła żywego, Kościoła w Duchu Świętym. Z tych dziesięcioleci pamiętam i małą wspólnotę, bardzo małą, tak małą, że się mieściła w jednym niewielkim pokoju orzechowym. Kanapa, dwa fotele, trzy krzesła. Wspólnota, która spotykała się na słuchaniu słowa, nie jakimś sformalizowanym, całkiem po prostu psalmy. Modliliśmy się psalmami, dzieliliśmy się tym, co Pan Bóg przez psalmy mówił i pamiętam, że Orzech po usłyszeniu jednej, drugiej, trzeciej osoby mówi, o, jakie to mądre zdanie, o, jak wiele się nauczyłem od ciebie, mówił słuchając różnych młodych ludzi. Zstąpienie Ducha Świętego, dał się słyszeć, nagle z nieba szum. Na pewno i wtedy, kiedy rozpoczynała się piesza pielgrzymka na Jasną Górę, znowu najpierw jako natchnienie, poruszenie, jakiś płomień w sercu. Podobno w Warszawie taką pielgrzymkę robią, trzeba tam pojechać do Warszawy. A jak już się pojechało i zobaczyło, to czemuż by tego nie zrobić we Wrocławiu? To jest właśnie uderzenie wichru, które otwiera nowy rozdział dziejów apostolskich pisanych za naszych czasów. Szum z nieba z całą pewnością dał się też słyszeć, kiedy rozpoczynała się wielka epopeja Solidarności i w czasach łatwiejszych, i w czasach trudniejszych, i w czasach bardzo trudnych. Na pewno ten szum z nieba dał się też słyszeć, kiedy rozpoczynało się duszpasterstwo akademickie. W dziejach apostolskich czytamy, że szum z nieba pojawił się nagle. To znaczy, że jest taki moment, taka chwila, takie nowe otwarcie, kiedy Pan Bóg proponuje i człowiek może wziąć albo nie wziąć. I Orzech brał. Brał po co? Żeby rozdawać, bo życie rozdał. A odnowa charyzmatyczna, której przecież najpierw był adeptem, kiedy się dowiedział, że ma być duszpasterzem odnowy, powiedział, ja muszę tego doświadczyć. Ja nie mogę posługiwać zza biurka albo z podręcznika. Ja muszę tego dotknąć, doświadczyć, przeżyć. Dopiero wtedy będę wiedział, o czym mówię i wiedział. Wiedział, o czym mówi, wiedział, czego doświadczył. Został przecież i diecezjalnym koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. A potem to zamiłowanie do słowa. Pokazałem wam, że trzeba pamiętać o słowach Pana Jezusa, jak święty Paweł. To zamiłowanie do słowa przekształciło się i w kręgi biblijne, i w dialogi małżeńskie. Może wspomnienie z bardzo szczególnej szkoły, którą Orzech stosował, aby wprowadzić w życie właśnie. Bo przecież chciał rozpędzać ludzi. Chciał, aby za nim podążyli też inni, i aby ich wprowadzić w służbę, w misję, nie żeby on się stawał centrum, tylko żeby ci, którzy dostali się w krąg jego dzieła, mogli też służyć. Jeśli byli lękliwi, nieśmiali, niezdecydowani, to dodać im skrzydeł. Na pierwsze w moim życiu spotkanie dialogów małżeńskich zaprosił mnie ksiądz Orzechowski, mówi, a te małżeństwa potrzebują duszpasterzy, pojedź ze mną. Mówi, no to tam nie musisz nic robić, zobaczysz, posłuchasz, nauczysz się. Kiedy weszliśmy po tych schodkach na górę do Barda Śląskiego, do sióstr, rozpoczyna się pierwsze spotkanie. Po paru minutach Orzech mówi, wiecie co? Za 15 minut mam pociąg do Wrocławia, bo mam ślub. Ale jest z wami ksiądz Andrzej. No to szczęść Boże, do zobaczenia jutro. bardzo dobra szkoła. Bardzo dobra. Liczyć na ludzi, ufać, że Duch Święty pomoże i rozpędzić i dodać skrzydeł. Zaprosić do dzieła, do Bożego dzieła w Kościele. Jak święty Paweł, który mówił, pokazałem wam, że trzeba pamiętać o słowach Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I w tym samym miejscu powiedział święty Paweł, trzeba wspierać słabych. Iluż to z nas, no setki, tysiące z nas liczyło na to, że w środowe wieczory, póki zdrowie dopisywało, tak, w tym pomieszczeniu zamienionym w konfesjonał, będzie. I będzie spowiadać. I będzie wspierać słabych. Jak u świętego Pawła. Tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie. Przygarniajcie i o 10 wieczorem, a jak się przedłużały spowiedzi, to o 11 i o 12, ile trzeba było. Bo trzeba pamiętać o słowach Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A w rozdawaniu życia szczęścia najwięcej. Tak, dzieje apostolskie, które piszemy jako Kościół, nieustannie. I kolejne rozdziały dopisujemy. Dzieje apostolskie, w których w tym sensie, ich kontynuacji, dopisał na pewno wiele zdań i scen ksiądz Orzechowski. Dzieje apostolskie, które owszem mówią, że Szczepana pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, ale jest i ciąg dalszy. Czytamy tam w 8 rozdziale, że po tym pogrzebie ci, którzy po jego śmierci rozproszyli się, głosili w drodze słowo. Głosili w drodze słowo. Zapamiętali swoje doświadczenie i wiedzieli, że mogą liczyć na tego samego Ducha Świętego, który działał w Szczepanie. Tak, my też na pewno dziś czy jutro rozejdziemy się od modlitw i uroczystości pogrzebowych i niech spoczywa na nas to słowo Pisma. Niech spoczywa na nas to zdanie, że ci, którzy po śmierci wtedy Szczepana, dziś Orzecha, którzy się rozchodzą, w tym sensie rozpraszają, mają głosić w drodze słowo. To na pewno jedno ze znaczeń słów z testamentu księdza Stanisława, tych słów, które są tam na samym końcu. I proszę, aby pogrzeb był w miarę radosny. Na pewno rozstanie wiąże się z żalem, na pewno wiąże się ze smutkiem, że te doświadczenia i takie doświadczenia spotkań z Orzechem już się nie powtórzą, ale pogrzeb może być w miarę radosny, jeśli ci, którzy uważają się za jego uczniów, za jego wychowanków, mogą i chcą i będą dalej głosić w drodze słowo. Tak łączy się i to, że pobożni ludzie pochowali go z wielkim żalem i to, że ufając w moc tego samego, który przychodzi z góry, głosili w drodze słowo. Tak, możemy ufać w modlitwę Kościoła, która dzisiaj towarzyszy nam w uroczystość zesłania Ducha Świętego, tę modlitwę, która mówi, Panie Boże, udziel przez Ducha Świętego swoich darów i odnów w sercach wierzących te cuda, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, do Pana Boga, który przez swojego Ducha zapala w naszych sercach ogień swojej miłości, zanieśmy nasze wspólne prośby. O darmądrości dla chrześcijan, aby całemu światu ukazywali, że Pan Jezus jest początkiem, od którego wszystko pochodzi, i celem, do którego wszystko zmierza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dar rady dla pasterzy Kościoła, aby prowadzili powierzonych sobie wiernych do spotkania ze zmartwychwstałym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dar męstwa dla bierzmowanych, aby nie dali się zwieść przemijającym modom i ideologiom, ale wytrwale opowiadali się po stronie Chrystusa. Ciebie prosimy. O duszpasterstwo akademickie Wawrzyny, wszystkie dzieła, które rozpoczął i kontynuował ksiądz prałat Stanisław Orzechowski. O Boże prowadzenie tych dzieł i obfite owoce. Ciebie prosimy. O dar rozumu dla pogrążonych w smutku i rozpaczy, aby potrafili dostrzegać Boże znaki, które prowadzą do prawdy i odkrywają sens życia. Ciebie prosimy. O życie wieczne dla księdza prałata Stanisława Orzechowskiego. Ciebie prosimy. O dary pobożności i bojaźni Bożej dla nas samych, abyśmy właściwie oddawali część Panu Bogu i strzegli się wszystkiego, co może nas pozbawić Bożej łaski. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który zsyłasz swojego Ducha, aby napełnił serca wiernych, wysłuchaj naszych próśb, które zanieśliśmy do Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Bogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za pokój, na cześć i chwała za swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, stajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem, obecnym wśród nas biskupem Andrzejem, oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o Twoim słudze Stanisławie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Klaretem, świętym Wawrzyńcem, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana w kilku miejscach, przede wszystkim tutaj na początku kaplicy, w środkowej części kaplicy. Proszę ustawić dwa rzędy. Również jeden z księży będzie udzielał Komunii Świętej tam w tylnej części kaplicy. Również przy salkach po prawej stronie i na zewnątrz kościoła oraz księża udzielą Komunii Świętej także w górnym kościele dla tych, którzy korzystają z transmisji. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę na momencik usiąść. Najpierw to bardzo serdecznie dziękuję za obecność księdzu biskupowi Andrzejowi. Gdzie biskup, tam kościół, a widać, że gdzie biskup Andrzej, tam żywy kościół. Także księże biskupie, bardzo dziękujemy za księdza obecność, za modlitwę w intencji Orzecha, także za słowo tak osobiste i związane z naszym kochanym Orzechem. Dziękuję także wszystkim księżom za Eucharystię sprawowaną w intencji Orzecha i dziękuję Wam wszystkim, którzy przybyliście, żeby się modlić. Rozpoczęliśmy już uroczystości pogrzebowe. Po mszy świętej jest nocne czuwanie do godziny 6. Jutro natomiast msza święta z trumną zmarłego o godzinie 10 w Górnym Kościele oraz msza święta pogrzebowa o godzinie 14, a następnie złożenie do grobu na miejscowym cmentarzu. I ze względu na obostrzenia podczas tej mszy świętej miejsca w kościele są zarezerwowane jedynie dla rodziny i kapłanów. Bardzo prosimy o zrozumienie. Przed kościołem natomiast będzie dla pozostałych osób wystawiony telebim. I w związku też z uroczystościami pogrzebowymi jutro nie będzie mszy świętej wieczornej w naszym duszpasterstwie. Mimo odejścia Orzecha do domu Ojca nie chcemy o nim zapomnieć oraz o jego dziedzictwie, dlatego już teraz zapraszam bardzo serdecznie na pierwszą orzechówkę, czyli mszę świętą w intencji Orzecha. Będziemy wsłuchiwać się w jego nauczanie oraz uwielbiać Boga za dar życia i przede wszystkim powołania Orzecha. Zapraszam w 30 dzień po pogrzebie, to znaczy 19 czerwca. Na godzinę 19. Wszystkie szczegóły będą jeszcze podane w czasie ogłoszeń na Facebooku i na stronie internetowej. Również planujemy przygotować w naszym duszpasterstwie salę pamięci Orzecha. Największym darem, jaki możemy podarować teraz Orzechowi, jest msza święta, dlatego też będzie dzisiaj taka możliwość zamówienia Eucharystii w intencji Orzecha. Tutaj, w tym miejscu, gdzie posługiwał przez prawie całe swoje życie. Taka możliwość będzie przy pieńku, czyli wychodząc z kaplicy po prawej stronie, będą studenci, którzy będą zapisywać intencję mszy świętej za Orzecha. Już teraz bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowych. Wiele osób stoi często w cieniu za jak najlepszym przygotowaniem tych dni, dlatego chciałem wyrazić swoją ogromną wdzięczność. Sam bym sobie nie poradził. To jest sztab ludzi, który pracuje nie tylko w ciągu dnia, ale także nocami, uwierzcie. Są to czasem godziny wykonywanych telefonów, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniu tych uroczystości. I przypominam także o inicjatywach, które się już rozpoczęły w naszym duszpasterstwie, to znaczy o przepisywaniu Ewangelii przez Wawrzyna, o zbiórce artykułów szkolnych dla dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz o zapisach, tu ważne dla studentów, na wyjazd integracyjny do Bukowca. Wszelkie informacje o tym wyjeździe są dostępne na stronie internetowej, Facebooku. Jest również tam zamieszczony formularz. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność, za modlitwę i powtarzam jeszcze raz, czujcie się tu ciągle i nieustannie jak u siebie w domu. Drodzy bracia i siostry, w Słowie Bożym czytamy, że po śmierci Szczepana ludzie pobożni pochowali go z wielkim żalem. Ale ci, którzy się rozeszli, głosili po drodze słowo: idź i ty czyń podobnie. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. zwycięża. Ufam Tobie, miłosierny Jezu, wybaw nas. Tobie jest światło w każdym roku. Tam patrzę, mama nie żyje. Ona to nie zaskoczy, ale tak już nie jest. Thank you. wiosenny nut. Wszystko śpiewać i pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Ty. i Panie moich oczu, abym przejrzał, dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem, dotknij Panie mego serca i oczyść się. Niech Twój święty duch dziś ogarnia mnie. Panie moich oczu, abym przejrzał, dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem, dotknij Panie mego serca i oczy się. Niech Twój święty duch dziś ogarnia mnie. Panie Jezu, dla Ciebie bije nasze serce. Dla Ciebie żyjemy, Panie, umieramy i jesteśmy. Chcemy, Panie, Cię uwielbiać w dniu, kiedy dajesz nam Twojego Ducha. Chcemy Cię, Panie, uwielbiać naszym życiem. Chcemy Cię, Panie, uwielbiać naszym milczeniem. Chcemy Cię, Panie, uwielbiać w tym, że Ty powołujesz nas do istnienia. Ty dajesz nam życie. Ty dajesz nam się poznać. Bądź błogosławiony, Panie, że Ty dzisiaj wylewasz na nas swojego Ducha. Wszystkie Jego dary, Panie. Ty mówisz dzisiaj do nas: weź mojego Ducha, weź moją miłość i idź tym w świat i mnie głoś. Dziękujemy Ci, Panie, szczególnie dzisiaj, że objawiłeś nam siebie w księdzu Orzechu, że dałeś mu swojego Ducha i że mogliśmy tego doświadczać, że, Panie, Twój Duch dotyka nas też przez człowieka i, Panie, Twój Duch dotykał nas też przez ręce Orzecha. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że dajesz nam takich ludzi, że powołujesz, Panie, takich ludzi do istnienia, takich, którzy rozdają swoje życie, swoje serce, niosąc Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię, naucz nas dzisiaj dawać swoje życie. Daj nam taki dar, rozdawać siebie, ale nie samego siebie, ale Ciebie, Panie, Twoją miłość, którą Ty nam dajesz. Naucz nas, Panie, dzisiaj, tak jak orzech, oddawać swoje życie dla Ciebie. Bądź uwielbiony nasz przyjacielu. Orzech zawsze mówił, że jesteś czułym tatą, czułym przyjacielem, więc bądź uwielbiony nasz czuły przyjacielu, nasz czuły ojcze, dobry doradco. Ty, który z każdego z nas nigdy nie rezygnujesz, który przypominasz nam, że dla każdego z nas tutaj jest miejsce, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy umiłowani, że jesteśmy ważni. Chwała Tobie, Królu Królów, który jesteś naszą nadzieją, który jesteś miłością, który w tej kaplicy, w tych murach pokazujesz nam, jakie to wszystko jest ważne. Jak warto się starać, jak warto służyć innym, jak warto walczyć o miłość do Ciebie. I choć czasem odchodzimy, to to spojrzenie na Ciebie sprawia, że od razu jakbyśmy do Ciebie wracali, w Twoje ramiona, czułego przyjaciela. Panie Jezu, dotykaj nas, prosimy Cię o Ducha Świętego. O Ducha Świętego. Przychodź, Duchu Święty, z darem nadziei, z darem miłości. Przychodź, Duchu Święty, z radością, że wszyscy tu dzisiaj jesteśmy i każdy z nas tutaj jest z jednego powodu, bo Ty jesteś naszym Bogiem, bo nasza wiara nas łączy, bo mamy jeden cel, jedno niebo. Przychodź, Duchu Święty, zabieraj strach, zwątpienie, zabieraj to, co nas oddziela od Ciebie. Przychodź, Duchu Święty, z darem przyjaźni. Przychodź, Duchu Święty, który nas tutaj sprowadzałeś latami, który sprawia, że teraz tyle pokoleń tutaj jest, które się tutaj modliło, płakało, wzruszało. Przychodź, Duchu Święty. 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 Przemieniaj nas, nawracaj. Przychodź, Duchu Święty. Niech wyjdziemy z tej kaplicy piękniejsi. Niech wyjdziemy dzisiaj z tej kaplicy pełniejsi miłości, służby innym. Przychodź, Duchu Święty. Panie, bądź uwielbiony we wszystkich małżeństwach. Tak, Panie Jezu, chcę Ci podziękować i uwielbić Cię we wszystkich małżeństwach, które były tutaj błogosławione i nie tylko tutaj, które były błogosławione przez Orzecha. Bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony w tym niesamowitym sakramencie. Dziękuję Ci, Panie, że tak działałeś przez ręce Orzecha, że tak mocno się rozlewałeś, że Twój Święty Duch tak mocno przemawiał Jego ustami. Dziękuję Ci, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, bądź błogosławiony. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za dar Orzecha, za to, że prowadził nas drogą do Ciebie, że pozwalał, żebyśmy przy Nim z Twoją pomocą wzrastali i łączyli się w sakramentach małżeństwa. Tak, Panie, tyle sakramentów przez Jego ręce udzieliłeś. Tylu małżeństwom błogosławił Orzech, Panie. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie, za to niesamowite dobro. Dzięki Ci, Panie, że postawiłeś go na naszej drodze. Dziękuję Ci, Panie, za ten niesamowity dar miłości. Dzięki Ci, Panie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Orzechu, wierzymy, że jesteś teraz u Pana, że jesteś takim potężnym aniołem, że stoisz teraz twarzą w twarz przed Panem, że wstawiasz się za nami. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie, za sakramenty małżeństwa. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Panie, za to całe dobro, które się wylewało, które się tu rozlewało w tym kościele. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Bądź błogosławiony, Panie, bądź uwielbiony. Chwała Ci, Panie. Tak, chcemy dawać teraz swoje życie. Tak, Panie, chcemy dawać swoje życie. Chcemy świadczyć w świecie o Tobie jako małżeństwa też. Dzięki Ci, Panie. Bądź uwielbiony. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Panie.